Witam was wszystkich, DJ Mola z tej strony, widzimy się ponownie w Call of Duty Black Ops 2. Tym razem jest to gameplay z Team Deathmatch na mapce Hijack przy użyciu Vectora z 6 perkami i 0 attachmentów, więc zapraszam was wszystkich do oglądania. Mam nadzieję, że gameplay wam się spodoba, komentarz również, chociaż tym bardziej dzisiejszy komentarz jest taki dość informacyjny, więc zapraszam was wszystkich do oglądania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi, a więc przejdźmy do tematu. Dzisiaj więc postanowiłem, tak jak ostatnio wspominałem, postanowiłem stworzyć ponownie listę, kiedy zostaną wrzucane gameplaye, czyli tak zwany timetable. Więc zapraszam was do napisania w komentarzach, kiedy byście chcieli, abym wrzucał dane gameplaye, dane komentarze, ze względu na to, że będę to robił 5 razy w tygodniu. Nie będzie to 7 razy w tygodniu. Wy macie sobie możliwość wybrania, kiedy i w które dni chcecie, żeby te gameplaye i te komentarze się pojawiały, ze względu na to, że jak dla mnie nie ma to zbyt dużej różnicy, bo mogę nagrać sobie komentarz, na przykład powiedzmy w sobotę, a wrzucić go w poniedziałek, ale mianowicie ustawić go, żeby został wrzucony w poniedziałek, więc zapraszam was wszystkich do komentowania tego. No i oczywiście jakie gry chcecie, w jaki dzień. Do wyboru macie takie gry jak Medal of Honor, Warfighter, Battlefield 3, Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty MW3, Call of Duty MW2 i oczywiście Call of Duty 4. Plus oczywiście w międzyczasie pojawią się również let's playe z gry Diablo 3, które już powstały właśnie wczoraj po raz pierwszy na moim kanale i będą pojawiały się coraz częściej, no to raz na jakiś czas, powiedzmy 3-4 razy w tygodniu. Bo będą one ustawiane, będą około 20-15 minut, coś w tym przedziale. I oczywiście też również postanowiłem nagrać właśnie gameplay zarykania w Fall of Cetarif, ze względu na to, że lubię grę Gothic, a jest to jedna gra, której do końca nie przeszedłem, więc również to będzie się pojawiało, tylko że to będzie się pojawiało rzadziej, jak będę miał chwilę i ochotę, żeby zagrać to, bo wiadomo, Gothic to już nie jest to samo co Diablo, co zawsze znajdzie się coś do roboty, więc ogólnie to było na tyle z mojej strony, więc zapraszam was ponownie do komentowania, oglądania. Oczywiście wyraźcie swoją opinię, kiedy chcecie, aby dane gameplaye się pojawiały, w jakie dni. I macie do wyboru 5 dni w tygodniu, które to już wybierzcie sobie sami. Ja po prostu wybiorę najbardziej pasujące do mnie, więc to było na tyle. Zapraszam was wszystkich więc do subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi. Łapki w górę, bardzo daje to motywację do dalszego nagrywania. No i to było na tyle. To był króciutki gameplay 31 do 2 z 20 killstreak, a raczej gunstreak na właśnie hardcore Team Deathmatch, więc pozdrawiam was wszystkich i do usłyszenia wkrótce. Bye! Complete. Nice job.